Z pewnością nowa regulacja ustawowa nakłada szereg nowych obowiązków, no i przed bankami stawia szereg wyzwań. Istotną kwestią na dzień dzisiejszy do uregulowania jest kwestia finansowania całego projektu. Co do pewnych treści i zapisów, które budziły na początku szereg emocji, Środowisko bankowości spółdzielczej osiągnęło pewien poziom kompromisu i zaakceptowało szereg rozwiązań, natomiast z obawą pogląda w stronę możliwości finansowych zrealizowania całego projektu. Istotną kwestią jest duży ciężar finansowy, jeżeli chodzi o szereg obciążeń takiej natury formalno-prawnej, i w związku z tym są postulaty, aby zmodyfikować dotychczasowe. Obciążenia kierowane szczególnie do bankowego funduszu gwarancyjnego, a także z racji płaconych podatków. Chciałbym tutaj nadmienić, że łączne obciążenia podatkowe na dzień dzisiejszy całego zrzeszenia to jest około 150 milionów. Jeżeli chodzi o składka łączną, to znaczy banków spółdzielczych i banku żyjącego na rzecz bankowego funduszu gwarancyjnego, to jest 113 milionów. A zatem proszę zważyć, jak to się ma do wypracowanego wyniku, który łącznie jest ponad 350 milionów. Zbliżamy się, że tak powiem, do tej wydolności ekonomicznej banków spółdzielczych. Jeżeli budujemy system, który ma gwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom tego procesu, to jest bankom rzeszonym, w rzeszeniu BPS i bankowi rzeszającemu, zresztą i w drugim rzeszeniu podobnie, a także w sposób pozytywny oddziaływać na środowisko i system bankowy w Polsce, i system finansowy państwa. A zatem uczestnictwo w procesie tworzenia funduszu i systemu bezpieczeństwa, instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa, powinno być proporcjonalnie rozłożone do uczestników, którzy będą z tego bezpieczeństwa korzystać. Budowanie systemu asekuracyjnego, funduszu asekuracyjnego powinno być zamknięte w jak najkrótszym czasie. Dość wspomnieć, że w krajach zachodnich, jeżeli chodzi o sektor bankowości spółdzielczej, instytucjonalny system ochrony był budowany przez około 80 lat. My mamy tutaj, no bym powiedział, takie ustrojowe przyspieszenie w pewnym sensie. Musimy to zrobić w krótszym czasie, ale też są optymalne możliwości, których przekraczać się po prostu nie da. I tak nawet sięgając do teoretycznych rozważań na temat realizacji celów, no więc dla zrealizowania takiego celu potrzebne są na pewno pieniądze, potrzebne są środki techniczne, to w części też pieniądze i potrzebni są kompetentni ludzie. Jeżeli spełnimy te warunki właśnie na poziomie optymalnym, wtedy mamy szansę uzyskać to powodzenie, o którym mówi i dyrektywa, o którym mówimy my bardzo często i którego tak naprawdę oczekujemy. Poza tym, no, istotną kwestią jest również, aby wypracować taką formułę funkcjonowania, która pozwoli w sposób efektywny, bardzo powiedział, skuteczny zarządzać tym systemem bezpieczeństwa. To jest ten element, który musi być dopracowany i ostatecznie, po prostu pod względem prawnym, implementowany skierowany do, do realizacji. To są te elementy, które no, wymagają powiedzmy jeszcze dopracowania, ale też i ważne, aby proces legislacyjny mógł się zamknąć w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ następstwa tego procesu no, to są już konkretne działania, które obciążają banki spółdzielcze i banki rzeszające i musimy mieć czas, a tego czasu mamy coraz mniej, na wdrożenie do praktycznej realizacji.